Cześć, dzisiaj kolejny materiał z cyklu Test razy 5. Mieliśmy już na naszym kanale test 200-konnej odmiany, teraz czas wziąć na tapetę bazową jednego z najładniejszych kombiaków segmentu D, czyli Renault Talisman Grand Tour. Zapraszam. Po trzech generacjach Renault Laguny, w tym dwóch ostatnich o niezbyt dobrej renomie, tak zwanych królowych lawet, francuska marka wprowadza Talismana na targach we Frankfurcie w 2015 roku. Auto powstaje na platformie CMF-CD, opracowanej wspólnie z Nissanem, przez co staje się nieco większe od Laguny, a jednocześnie środek ciężkości utrzymany jest niżej. Oferowane są dwa rodzaje nadwozia, sedan i kombi. Nie ma klasycznego liftbacka, jak to było w przypadku Laguny. Jednocześnie model ten jest zupełnie niezwiązany z konceptem Talisman, przedstawionym również na Frankfurt Motor Show, tyle że niespełna 20 lat temu. Ekrany LCD zamiast lusterek, zegarek Tag Heuer w środku, drzwi typu Gullwing i 4,5-litrowa V8 pod maską. No cóż. Jak już wspomniałem wcześniej, uważam Talismana za jednego z najładniejszych kombiaków w swojej klasie. Może nieco nie pasuje ta ścięta tylna klapa robiąca wrażenie ciężkiej, za to przód i linia boczna to istny majstersztyk. Nieraz słyszałem zdziwienie, kiedy rozmawialiśmy o cenie tego samochodu, dość też mówić, że na ulicach robi wrażenie. Chromy, smukła sylwetka, ciemny lakier i rewelacyjny design przodu ze stosunkowo długim zwisem. O ile w przypadku modelu Megane ta paszcza zdaje się przesadzona, o tyle tutaj pasuje idealnie. Oczywiście dopełnieniem są tutaj też odpowiednio duże 19-calowe felgi. Na mniejszych Talisman wygląda nieco dziwnie. Zaglądając do środka, widzimy dobry fotel z odchylanym zagłówkiem, cyfrowe zegary, no i konsolę środkową z systemem Airlink o rozdzielczości niespełna 9 cali. Jest on intuicyjny, chociaż czasem potrafi nieco zwolnić. Na plus za to nawigacja z asystentem korków w czasie rzeczywistym. Mimo że nie jest to najwyższa wersja wyposażenia, to fotel ma odpowiedni zakres regulacji elektrycznej oraz takie luksusy jak masaż i wentylację. Chociaż to, co mnie nieco zbija z tropu zawsze w przypadku Renault, przyciski do wentylacji i podgrzewania foteli nie są umieszczone symetrycznie względem osi konsoli środkowej. Podobnie też, przynajmniej mnie się tak wydaje, ale może ze mną jest coś nie tak, wyświetlacz head-up jest umieszczony bardziej w prawo, zegary cyfrowe nieco w lewo, a kierownica na środku. Ale żeby się nie czepiać tak bardzo, wnętrze sprawia wrażenie bardzo pojemnego, z tyłu miejsca jest pod dostatkiem, a oświetlenie ambiente ma naprawdę świetnie nasycone kolory. I mimo że wszystko jest czarne, środek jest dobrze oświetlony przez ogromny dach panoramiczny. No i spory schowek w podłokietniku z miejscem na chłodzenie półlitrowej butelki, a sam bagażnik elektrycznie otwierany, ustawny, 572 litry pojemności. No więc jedźmy. Pod maską naszego testowanego egzemplarza jednostka TCE150, czyli 1,6 litra z turbiną o mocy 150 koni mechanicznych, rozwijający 220 Nm momentu obrotowego. Przy wybraniu opcjonalnej automatycznej skrzyni biegów EDC setka osiągana jest w 9,6 sekundy i zdecydowanie to powiem, silnik po prostu jest za słaby dla bądź co bądź ponad 1,5 tonowego auta. Spalanie również nie jest jakoś przesadnie rewelacyjnie. 8 litrów w mieście i 6 litrów na trasie. Ze względu jednak na zmiany wymuszone normami WLTP, w ofercie pojawią się nowe jednostki napędowe. Znana z A-klasy jednostka 1.3 o mocy 160 koni oraz bliźniacza konstrukcja do tej zamontowanej w Megane RS, czyli 1.8 TCE, tutaj stłumiona do 224 koni. Jeśli chcemy diesla, pozostają nam silniki 1.7 i 2.0 o mocach od 120 do 200 koni. Zawieszeniowo samochód jest twardy, zwłaszcza na takiej feldze jak nasza, jednak w trasie sprawdzi się dobrze, póki nie przekroczymy 140 km na godzinę. Później w kabinie jest głośnawo, ale szum ten dociera do nas z tyłu pojazdu. Prowadzenie za to jest najmocniejszym punktem Talismana. Mało którym samochodem można pokonywać zakręty tak szybko, ale główna zasługa tutaj systemu 4Control, czyli tylnej osi skrętnej. W ciasnych łukach, w miejskich uliczkach, na rondach auto daje wrażenie przyklejonego, jakby jechało po szynach. W pierwszym momencie jednak można odczuć jakby zarzucanie tylnej ośki, ale finalnie nie ma o tym mowy.
Panie, pisz pan umowę, czyli kończymy cennikiem. Zaczyna się on od 99 900 zł dla sedana, dopłata do kombiaka to 4000. Mówimy tutaj o aucie z bazowym silnikiem wysokoprężnym 1.7 o mocy 120 koni, czyli zdecydowanie za mało do tego auta. Porównując z konkurentami, Mazda 6 z benzynowym silnikiem o mocy 145 koni mechanicznych to wydatek o 1000 zł mniejszy. Mondeo wyposażone będzie w 165-konnego benzyniaka również przy podobnej cenie, zaś Superb ze 150-konnym silnikiem to koszt 96 tysięcy. Takiego egzemplarza talizmana jak nasz nie da się niestety w tym momencie zamówić, ale jego koszt wyniósł około 140 tysięcy. Mamy tutaj pełną nawigację z systemem Audio Bose, dach panoramiczny, masaże, wentylację, pamięć fotela, head-up, aktywny tempomat z kamerą cofania, LED-ami, no i oczywiście wcześniej wspomniana ośka skrętna. Topowe odmiany Initial Paris natomiast dostępne są tylko z najmocniejszym benzyniakiem i dwulitrowymi dieslami. Cenowo wchodzimy na pułap 150 plus tysięcy złotych i wtedy dodatki ograniczają się jedynie do panoramy za 4000, kamery cofania za 1500 i lakieru metalizowanego. Talizman jest autem, które swoim wyglądem przyciąga i intryguje, jednak bazowe jednostki będą po prostu niesamowicie się męczyć z tak dużym i ciężkim samochodem. Ale za właściwości jezdne oraz przyjemność codziennego użytkowania na pewno plasuje Talizmana wysoko w swoim rankingu segmentu D, pomimo niektórych nielogicznych i dziwnych rozwiązań. A co Wy sądzicie o Talizmanie? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Zachęcam również do komentowania pod filmem, zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, a także obejrzenia innych naszych testów. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.